Witam, dzień dobry. Dzisiaj Fiat Stilo, w którym będę wymieniał zawory gier i jak wszyscy pewnie rozpoznają, bądź nie, to jest silnik 1.9 8-zaworowy. I teraz tak, ktoś prosił o kilka słów, o jakąś opinię moją na temat Fiata Stilo. Fiat Stilo, jedno z takich chyba niedocenianych aut, bardzo przyzwoicie zrobione, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Oczywiście nie porównujemy tutaj z wyższą półką Audi, Volkswagen czy Porsche, bo to nie, nijak się ma do rzeczywistości, natomiast jako taki wół roboczy, auto gdzieś tam do pracy czy do jakiegoś przewożenia, zwłaszcza że tutaj tam mamy budę kombi, jakichś elementów, świetnie się do tego nadaje. Silnik 1.9 oszczędny i trwały, zawieszenie bardzo proste, z tyłu belka, z przodu mamy wahacz dolny, u góry amortyzator tutaj tradycyjnie podparty, więc to zawieszenie naprawdę jest tanie w eksploatacji. Początkowo to zawieszenie wychodziło z wahaczem, w którym stworzeń wahacza był niewymienny i trzeba było wymieniać cały element, ale po zamianie na wahacz z Fiata Bravo dwójki wszystko się później da już wymieniać osobno. No i co? Ile auto ma przebiegu? To zaraz Wam powiem, bo jest chyba kartka po wymianie oleju. Auto ma przebiegu 370 tysięcy i nadal jeździ, i to nadal fajnie jeździ, więc tyle względem Fiata. Co do opinii na temat innych aut, bo często tam prosicie też, a majster, co to za auto i czy warto, czy nie warto. Słuchajcie, w przypadku wszystkich starych aut problem jest jeden, że są one stare i nawet najlepsza konstrukcja, najbardziej udana konstrukcja po kilkunastu latach eksploatacji potrafi się stać po prostu kupą złomu. Nie ze względu oczywiście na to, czy to jest Toyota, Audi czy Volkswagen, tylko ze względu na swoich poprzednich właścicieli, którzy po prostu takie auto gnębili do końca, nie dbając o nic, nie serwisując. No i później przy kupnie może się okazać, że bez względu na markę po prostu kupujemy kupę złomu i nic więcej. Także warto poświęcić trochę czasu na sprawdzenie stanu technicznego. Nie warto też we wszystko wierzyć to, co sprzedający mówią. Nie można też się spodziewać cudów, kupując auto za 2-3 tysiące, mierzyć go miernikiem lakieru i mieć jakieś tam obiekcje, że może gdzieś coś było podmalowane. No, także tu trzeba wszystko wyważyć, aby znaleźć jakiś złoty środek i tyle wszystkiego. No, trochę czasu najlepiej poświęcić. Lepiej poświęcić trochę czasu szukając takiego auta, niż później kupę czasu i nerwów i pieniędzy stracić na to, żeby go w jakikolwiek sposób przywrócić do życia. Dobra, słuchajcie, tak wygląda stojak z halogenami, czterema. Zaraz Wam zaprezentuję, że to działa, nie tylko jest atrapą. Za podłączenie zrobiłem tak, że załączam tym przełącznikiem od halogenów standardowych. Już Wam powiem dlaczego. No nie będę ściągał tych zaślepek, bo będzie prosto w obiekty świecić. O co chodzi z tym podłączeniem? Oczywiście ten przełącznik służy tylko do sterowania nowym przekaźnikiem i nowym układem, który jest zabezpieczony dodatkowo swoim bezpiecznikiem i tak dalej. Wykorzystałem ten przełącznik póki co, aby mieć pogląd po prostu na desce rozdzielczej, że coś się dodatkowego świeci, żeby przez przypadek czegoś, wiecie, nie nacisnąć, a po prostu nie mam czasu na razie na szukanie i grzebanie w instalacji, więc wpiąłem się w obwód halogenów. Sterowanie przekaźnika jest właśnie z tego obwodu. No i tyle wszystkiego. Na razie, jak będzie kiedyś czas i znajdę wolną chwilę, to po prostu pewnie zrobię nowy osobny, oddzielny włącznik do tego układu, do tych lamp, żeby po prostu, wiecie, mieć to całkiem na osobnym łączniku. Powtórzę jeszcze raz, że będzie osobny włącznik i już będzie wszystko. Dobra, także tak. Mamy zrobione, przynajmniej to.